Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsolę Nintendo Wii U. I moi drodzy, w dniu dzisiejszym cztery poziomy. O nie, źle wybrałem, wracamy sobie do Curses. Ach, pomyliło mi się. Cztery poziomy, które wybrałem specjalnie na dzień dzisiejszy, spokojnie. Mam zapisane poziomy, które wy mi podsyłaliście innych ludzi i sobie w nie również za jakiś czas zagramy. No i słuchajcie, cztery poziomy, które wybrałem na dzisiaj. Może to będzie za dużo, może za mało, zobaczymy. Zaczniemy, słuchajcie, dość nietypowo, bo od poziomu stworzonego w nakładce New Super Mario Bros. U, czyli Home of the Floating Trees. Przy okazji pokażę wam tutaj seed tego poziomu. No i sobie po prostu zacznijmy. Dlaczego ten poziom wybrałem? Słuchajcie, wybrałem poziomy, wszystkie są oznaczone jako poziomy tradycyjne, więc de facto to może być bardzo ciekawe i już widzę, że będzie bardzo ciekawe, bo twórca bardzo się tutaj postarał. Zobaczcie na dół, mamy coś, co wygląda jak korzenie. Obok nas jest domek, z którego tak jakby wyszliśmy. Wow, naprawdę to jest poziom nie tyle tradycyjny, co to jest poziom, który mógłbym szczerze powiedzieć, że jest takim, słuchajcie, poziomem, w którym to mamy do czynienia z pewnym przejawem sztuki, bym tak powiedział, bo jest to poziom postawiony w głównej mierze na design i właśnie takich poziomów mi, słuchajcie, brakuje w tych wszystkich 100 Mario Challenge i etc., etc. Naprawdę widzę, że ten poziom wcale nie będzie takim walk in the park, tak przy okazji. Będzie bardziej wymagający. I teraz zobaczmy, czy czegoś tutaj autor nie ukrył. Bo to jest, że tak powiem, możliwe, że właśnie gdzieś tutaj jest coś dodatkowego ukryte i trzeba właśnie dużego Mario, aby to znaleźć, słuchajcie. Tylko, że aby tam też się na przykład dostać, wymagane jest, nie wiem, jakieś takie właśnie dodatkowe skoki czy coś w tym stylu. Słuchajcie, wróćmy sobie na chwilę do kwestii, dość dobrej, słuchajcie, kwestii, poruszonej przez jednego z was. Nie do końca pamiętam, kto z was mi o tym wspomniał, czy też powiedział, przepraszam was za to, ale ktoś wspomniał o tym, że dlaczego Wii U jest uznawane za tak naprawdę konsolę dla dzieci, tak? Dobrze tutaj użyte, że dla dzieci było bodajże w cudzysłowie, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, Wii U jest postrzegane za taką konsolę. Kiedyś o tym wspominałem, ale szczerze nie zagłębiłem się w ten, że tak powiem, w ten temat i chyba źle zrobiłem, ponieważ tutaj wymagane jest takie dość mocne, słuchajcie, wyjaśnienie całej tej sytuacji zaistniałej. Słuchajcie, to wygląda tak naprawdę w taki sposób, że dobrze któryś z was zauważyło, że przecież na Wii U są gry, które są 18+, 16+. No przecież mamy Assassin's Creed'a trójkę, mamy Batman Arkham City, czyli ta druga część trylogii Arkham Asylum. No i kurczę, to nie są gry dla dzieci. Mamy Bayonetta, jak jeden z was wspomniał, która również jest grą stricte 18+. No chwila, to dlaczego my nazywamy, słuchajcie, Wii U konsolą dla dzieci, moi drodzy? No, to nie wynika z tego, że tak naprawdę jest to konsola dla dzieci, czy coś w ten deseń. Nie. Moi drodzy, po prostu mamy coś, co nazywa się tak jakby przekłamaniem marketingowym, o tak bym to tutaj najłatwiej i najlepiej nazwał, bo nie chodzi tutaj o to, że słuchajcie, konsola jest źle wypromowana, bo Nintendo promuje tą konsolę jako konsola dla graczy, czyli również tak samo jak PlayStation 4, jak Xbox One. Już mówmy o tej nowej, słuchajcie, o tym nowym, że tak powiem, benchu tych konsol, tej najnowszej generacji. To jest taka sama konsola, tak samo reklamowana jak właśnie Xbox 360, tylko Xbox One, PlayStation 4, etc., etc. No i dlaczego właśnie no to jest tak pojmowane, że tak powiem? No z tego względu, że moi drodzy,
niestety, ale no, mamy dość dużą ilość kontentu, która wskazuje na to, że wiecie, że konsola jest przeznaczona dla dzieci. Tutaj mamy mnóstwo gier, które są tak naprawdę 3+, tak? Mnóstwo jest takich gier, ale po drugiej stronie mamy też gry, które są 18+, po drugiej stronie tak naprawdę tego szlabanu, czy też jakby to inaczej nazwać. No i tak naprawdę, słuchajcie, no to mamy pewien zgrzyt, bo cóż, pojawia się problem taki, że źle jest postrzegana ta konsola, a druga sprawa jest taka, że ludzie odpowiedzialni za marketing konsoli Sony, czy też konsoli Microsoftu, wiedzą o tym, że konsola Nintendo jest w pewnych względach, posiada więcej takich gier, którymi oni nie mogą się poszczycić i w jakiś sposób trzeba... Plus te wszystkie gry są tak naprawdę takimi grami no dość wysoko, z wysokiej półki, tak? A to oznacza, że to jest ewidentne, słuchajcie, zagrożenie dla Microsoftu i dla Sony'ego. I tak przy okazji kolejny poziom, który jest odtworzeniem, słuchajcie, poziomu z pierwszego Donkey Konga. Bodajże jest to w świecie pierwszym jest ten, że tak powiem, poziom. Poziom podwodny. Tutaj w ogóle zamiast tego teamu, który słyszycie w tle, tej muzyki, że tak powiem, tej muzyki takiej, jaka jest tutaj. Powinniście usłyszeć muzykę z Donkey Konga. A druga sprawa jest taka, że widzę, że autor bardzo pokusił się o to, aby zremasterować, czy też po prostu ten poziom odtworzyć w 100%. Jak widzicie, mamy cztery czerwone, jak one się nazywają? Słuchajcie, mamy cztery czerwone... to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Czy to się uda mi przeżyć? Udało się przeżyć, wow! Uda się teraz nie stracić? Nie udało się. No dobra, zobaczmy, jak to będzie szło. Powinienem właśnie iść w tą stronę, z tego co pamiętam. Pójdźmy sobie na dół, za tymi monetami, które robią tutaj za banany. Tak naprawdę powiem wam, że nawet ostatnio grałem w Donkey Kong Country i ten poziom nieźle pamiętam i szczerze powiedziawszy, naprawdę mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy. I niech zgadnę, zamienimy się w jakąś rybę albo coś, bo tutaj zamieniliśmy się w Angarda. Ale nie, po prostu staliśmy się znowu Donkey Kongiem. Wolałbym być Diddy Kongiem, no ale cóż. Wracając, słuchajcie, tak jak mówię. Nieźle zremasterowany poziom. A cztery czerwone monety są tutaj tak jakby reprezentacją znajdźki, głównej znajdźki z Donkey Kong Country, czyli czterech liter, które układają się w słówko Kong, moi drodzy, i szło się w górę, z tego co pamiętam. Właśnie! Szło się w górę, albo ja już czegoś nie pamiętam i właśnie popieprzyłem. Nie, jesteśmy Diddy Kongiem. Wiecie co, wróćmy się tutaj jeszcze na chwilę, popłyńmy do góry i zobaczmy, czy czasem tutaj nie znajdują się... Właśnie! Przecież tutaj znajdowała się literka O bodajże, więc no naprawdę niezłe odtworzenie poziomu. No i wracając z powrotem do tego głównego tematu, który poruszyłem. Słuchajcie, konsola nie jest jak najbardziej, Wii U nie jest tylko dla dzieci, jest dla każdego gracza, ale mamy coś takiego jak wykorzystanie tego kontentu, tego wysokopoziomowego kontentu tak naprawdę, wykorzystanie przeciwko samemu Nintendo, to znaczy, słuchajcie, mamy powiedziane, że to jest przecież konsola dla dzieci, nie chcecie konsoli dla dzieci, chcecie konsolę dla graczy, czyli chcecie albo Xboxa One, albo Playa 4, tak? Więc mamy do czynienia z tak naprawdę false advertisement danej konsoli, z którego tak naprawdę korzysta
konkurencja, bo to nie Nintendo promuje tą konsolę jako konsola dla dzieci. Konsolę dla dzieci, ten wiecie, że Wii U jest konsolą dla dzieci. Ten termin został ukuty tak naprawdę przez ludzi powiązanych z, moi drodzy, Sonym, żeby być bardziej precyzyjnym. Bo no niestety, ale Sony no, nie lubi konkurencji, nie oszukujmy się. Wow, wow, to się źle skończy. Uff, myślałem, że to się źle skończy. Dobra, mamy napis Kong, mamy przy okazji jakąś znajdźkę, której normalnie tutaj nie ma. O tak! O tak, jesteśmy Donkey Kong Juniorem, który nie ma nic zupełnie wspólnego z tą grą, znaczy z Donkey Kong Country, ale odtworzenie bananów, zgadzam się z osobą, która tutaj to napisała, stworzenie bananów ze złotych bloków to jest genialny pomysł. Dobra, moglibyśmy zbierać monety, ale monety w Super Mario Makerze w takich luźnych poziomach są nam potrzebne. Naprawdę wcale są nam potrzebne. No i koniec poziomu. Nice! Słuchajcie, naprawdę genialnie odtworzony poziom. I brawa dla twórcy za zrobienie czegoś takiego. Normalnie czuję się, jakbym znowu grał w grę z 1994 roku. W ogóle te poziomy, które dzisiaj dobrałem, mają być jakby takim swoistym nawiązaniem do tego, jak kiedyś się robiło gry. To znaczy, mamy mnóstwo różnych tych otoczeń, w których gramy i nie to chciałem włączać. Chciałem włączyć to. Rosalina z Adventure Mansion. Słuchajcie, to jest drugi poziom. W pierwszy już graliśmy tak naprawdę. Teraz gramy sobie w drugi poziom z tej serii. To są świeże poziomy. Ten wyszedł kilka dni temu tak naprawdę i zobaczymy, jak twórca sobie poradził ze stworzeniem tego poziomu. No i wow, nieźle, nieźle, ten chomp-chomp był tutaj naprawdę nam nie tyle niepotrzebny, co naprawdę mógł nam zrobić dużą krzywdę i hopa, skoczmy tutaj i nie widzę, żeby w tym poziomie były, słuchajcie, jakieś sekrety. Więc to może oznaczać, że faktycznie w tym poziomie sekretów nie będzie, albo te sekrety nie będą, słuchajcie, stworzone przy pomocy no, jakichś tam tych bloków sekretnych czy czegoś w ten deseń, tylko sekrety będą, słuchajcie, stworzone przy pomocy tych najzwyczajniejszych bloków i nie udało się. Nie udało się i widzę, że niestety, ale mamy duży problem. Albo i nie. Albo i nie mamy dużego problemu. Dobra, pójdźmy sobie w tą stronę. Halo, gro. Właśnie, dziękuję. Dziękuję, że pozwoliłaś mi zrobić coś takiego. I z powrotem jesteśmy Rosaliną. Nie, naprawdę dobrze to przemyślanie. Już myślałem, słuchajcie, że faktycznie nie da się tego poziomu przejść, czy coś w ten deseń. No, tutaj mamy kolejny bloczek. Tutaj teraz musimy poczekać, aż wszystko przeminie i oby gdzieś, słuchajcie, była ponownie możliwość zostania Rosaliną. Oby to zadziałało. Oby to zadziałało. Dobra, zadziałało w jakiś tam sposób. Okej. Okay. Okej, okay, to jest naprawdę genialne zastosowanie tego wszystkiego, co tutaj możemy, słuchajcie, mieć. No i szkoda tylko, że nie jesteśmy już Rosaliną, ale to tylko z tego względu, że nie udało mi się tej Rosaliny utrzymać. Ale chyba to się zaraz zmieni, właśnie, wracamy do bycia Rosaliną. No słuchajcie, tak jak wcześniej wam powiedziałem, no... O, tędy musimy przejść. Fajnie, naprawdę. Naprawdę to nie jest miłe, jak takie coś się pojawia w danych poziomach, ale widzę, że twórca jakoś mega nie nadużywa niektórych schematów. No i dobra, wracając do tego. Do tego całego, cały czas co mówię i co cały czas nie mogę skończyć tej myśli. Słuchajcie, no tak jak mówię, niestety, ale mamy
false advertisement ze strony po prostu przeciwników, jakby to nazwać Nintendo, konkurencji Nintendo. I to właśnie konkurencja tak naprawdę mówi, że Wii U jest konsolą dla dzieci i chcecie tego, chcecie dowodu na to, no to słuchajcie, proszę bardzo, dowód na to jest bardzo, ale to bardzo prosty i bardzo łatwo ten dowód tak naprawdę wam pokazać i... Okej, czyli jak ja to mam zrobić? Jak rozumiem, muszę zrestartować tak naprawdę tą miejscówkę i poczekać, aż przeciwnicy ułożą się w jakiś tam odpowiedni sposób. Wow. Wow, to było naprawdę nieźle zrobione. Dobra, i co teraz? Jestem cały czas w tym bucie. Ten but pozwala mi, słuchajcie, latać, tak dodatkowo dodajmy. No i cóż, słuchajcie, o. Kilka rzeczy żeśmy tutaj zdobyli. Niekoniecznie myślałem, że mogę coś takiego zrobić, ale spoko. Twórca chyba też do końca, słuchajcie, nie wiedział, czy też nie ogarnął, że ten poziom można w tak łatwy sposób, nie wiem, przegliczować, czy coś w tym stylu, mając tego buciora. A, i widzę, że niestety, ale będziemy musieli się pożegnać z butem. Okej, rozumiem. Tego już nie rozumiem. O, teraz rozumiem. Dobra, straćmy tą Rosalinę, nie jest mi ona potrzebna do szczęścia czy życia. Dobra, zostaliśmy Rosaliną na chwilę, tylko po to, aby zawalczyć z czymś, co miało być bossem. Uff, niezły poziom, naprawdę niezły. No i tak jak mówię, false advertisement tej konsoli jest ogromny. I najlepszym tego przykładem jest mówienie właśnie, wiele osób z was mówi, że o, przecież tutaj są gry 18+, i tak dalej, ale znajdą się osoby, które od razu wam odpowiedzą, które no, zostały niestety tak jakby potraktowane tym false advertisementem i powtarzają go, bo do tego zostały przyzwyczajone. Mówią wam wprost, no fajnie, dobra, mamy tutaj mnóstwo gier 18+, 16+, tak jak mówicie, ale na jedną grę 18+, czy też 16+, przypada 10 gier 3+. No i to jest rzeczywiście dobry argument, bo faktycznie więcej jest tutaj gier, które są 3+, ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. Te gry 3+, od Nintendo, potrafią dać w kość i takie dziecko 3+, 3-letnie, czy też 4-letnie, po prostu nie poradzi sobie z daną grą, a jest to po prostu nie tyle tak zrobione specjalnie, że wiecie, o, ta gra jest 3+, czy coś w ten deseń. Ta gra po prostu, no, jest tak stworzona, że PEGI, czy też SRB, no, wprost mówi, że no, ta gra spełnia wszystkie wymogi, żeby była E for Everyone, albo też, no, 3+, tak, czyli ten najniższy rating. A to oznacza, tak naprawdę, słuchajcie, że no, dana gra faktycznie zasługuje na to 3+, czy coś w ten deseń, ale również nie możemy zapominać, że no, okej, gra jest zrejtowana na 3+, ale to nie do końca znaczy, że ona nie będzie jakaś mega trudna, czy coś w tym stylu. Nie, to po prostu znaczy, że ona otrzymała taki, a nie inny rating, i musimy się, że tak powiem, już rozumiem aluzję, o co chodzi w tym poziomie i pewnie to się skończy wielkim failem. Właśnie o takim czymś mówiłem, ponieważ nie chciałem być blisko tego wybuchu, więc za bardzo się cofnąłem. Okej, i powiem wam szczerze też tak przy okazji, że ten poziom strasznie przypomina mi jeden z poziomów z Super Mario World. Nie z Super Mario Bros. 3, z Super Mario World. I kurczę, zastanawiam się, czy czasem ten poziom nie został w taki sposób stworzony, aby być tak jakby
retro remake'iem, czy też jak to niektórzy wolą nazywać demake'iem danego poziomu. No i kurczę, coś w tym chyba jest, bo wiecie co, bo faktycznie ten poziom wygląda w taki sposób, jakby faktycznie był do takiego demake'u przygotowany, czy coś w ten deseń. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że teraz mam już dużego Mario i wiem, z czym ten poziom się je tak naprawdę. Ach, nie wyszło. Czy ja chcę to zrobić? Dobra. Stracę pewnie jakąś dodatkową zawartość w tym poziomie, no ale trudno. Wiecie, gdzie tego szukać tak naprawdę. Więc nie powinno wam to żadnych problemów stworzyć. I faktycznie, wiecie co? To jest poziom z Super Mario World. Tak mi się przynajmniej wydaje teraz. Jak już o tym wspomniałem. Tak mi się wydaje, że właśnie to jest demake jednego nie tyle z bardziej rozpoznawalnych, co po prostu jednego z bardziej frustrujących, można by było powiedzieć, poziomów. I jedyne, do czego tutaj się przyczepię, to to, że twórca zapomniał o tym, że no okej, fajnie, mamy te winorośla i te winorośla super, są tym, są, słuchajcie, taką jakby dodatkową nie tyle atrakcją w danym poziomie, co najzwyczajniej w świecie są po prostu takim dodatkiem, to też źle powiedziane, wiecie, są, słuchajcie, są tym, ojejku, zaraz się zagubię w swoich własnych myślach. Słuchajcie, są tym, są taką jakby dodatkową, nie wiem, dodatkową rzeczą, dodatkową atrakcją, dodatkowym upiększaczem danego poziomu, ale przy okazji też służą nam jako taka drabinka i to chyba nie było zamierzeniem twórcy. Tak, to jest identyczne jak w tamtym właśnie poziomie. No i super. No i świetnie, słuchajcie, udało nam się przejść ten poziom. No i tak jak mówię, słuchajcie, dwie sprawy. Bardzo fajne poziomy dzisiaj wybrałem. Dlaczego takie poziomy, to druga sprawa, dlaczego takie poziomy nie zdarzają nam się w tym 100 Mario Challenge? Odpowiedź brzmi, bo po prostu gra w dalszym ciągu nie za bardzo chciałaby te poziomy nam losować, czy coś w tym stylu. A po trzecie, no ta sprawa z Wii U, no słuchajcie, false advertising, no, nie jest rzeczą nową, tak? Jeżeli pamiętacie, Nintendo też do takich rzeczy, przepraszam, Sega w tym wypadku, Sega też się do takich rzeczy posuwała kiedyś. Sega do what Nintendo don't, promując swoją wtedy najnowszą konsolę, bodajże była to Sega Genesis. A teraz, no co, no teraz mamy inny false advertisement, polegający na tym, że mamy Xboxa i mamy PlayStation 4, no i obydwie dwie firmy korzystają z tego, że mają argument, który jest prawdziwym argumentem, który mówi o tym, że, tak już wcześniej wspomniałem, mamy konsolę, na której wychodzą gry AAA i są bardzo genialnymi grami, są świetnie dopracowane, etc. I te gry rzeczywiście mogą konkurować z naszymi Killzone'ami i innymi pierdołami, ale na taką jedną grę przypada 10 albo 15 tytułów przeznaczonych dla dzieci, tylko że zapominają wspomnieć o tym, że nie są to gry robione dla dzieci. No, w pewnej mierze są, ale niektóre z tych gier są robione dla fanów Mario na przykład i pomyślane są również o graczach 18+, 20+, 40+. Tylko że z racji kontentu, które dana gra zawiera, jest ona zrejtowana, czy to przez SRB, czy przez PEGI, na grę 3+. No bo wyobraźcie sobie sytuację, no w tym momencie można też by było powiedzieć o jednej ze sztampowych serii Insomniaka na PlayStation 2 i na PlayStation 3, a teraz nawet już na PlayStation 4, czyli Ratchet i Clanku. Gra jest 3+, ale niektóre momenty są zaprojektowane w taki sposób, żeby no, dziecko, jeżeli to przejdzie, czuło taką satysfakcję, że przeszło jakiś moment trudny, a innym graczom sprawi on no, też pewne problemy, ale przy okazji będzie takim odniesieniem do tego, co było kiedyś, do sentymentu tych starych graczy i
gra jest zrejtowana na bodajże 3+, albo na 7+, zależy która część. I też można by było w tym momencie powiedzieć, że to jest gra dla dzieci, a Insomniac powie, że to jest gra dla graczy. No i Sony też powie, że ta gra jest dla graczy, nie tylko dla dzieci. No dobra, to znaczy, że Mario też jest dla graczy. Nie, odpowie Sony. Mario nie jest dla graczy, jest dla dzieci, bo zawiera cukierkowy świat. No i możemy w taki sposób, wiecie, się w tym momencie kłócić, która gra, można powiedzieć, że wprost jest stworzona dla dzieci, a która gra, możemy powiedzieć wprost, że jest stworzona po prostu dla graczy. To jest, że tak powiem, wykorzystanie argumentu i wykorzystanie tak jakby rzeczy, którą ciężko jest w jakiś sposób wyjaśnić, w jakiś też sposób usystematyzować. Po prostu mamy gry, które są zaznaczone 3+, i są stricte zrobione dla dzieci, nie wiem, Kubuś Puchatek odkrywa Amerykę, nie wiem, czy nawet taka gra istnieje, ale powiedzmy sobie, że taka gra, i to jest stricte gra zrobiona dla dzieci, bo to jest gra edukacyjna i ona jest 3+, a obok niej postawimy sobie Ratcheta i Clanka, nie wiem, czwartą część, która też jest 3+, ale uwaga, jest stworzona dla graczy. I zawiera content, który jasne, będzie dla dzieci, ale z drugiej strony zawiera content, który jasne, jest stworzony dla graczy. Więc pytanie za 100 punktów. Gdzie postawić tą taką sztywną linię, że ta gra jest, po jednej stronie mamy gry dla dzieci, a które mamy dla graczy. I wtedy, gdybyśmy tą sztywną linię postawili i powybierali te tytuły, to nagle by się okazało, że to, co mówią ludzie odpowiedzialni za ten false advertisement konsoli Nintendo, mówią, że na jedną grę 18+, czy 16+, czyli dla nastolatków, czy też dla graczy, tych poważniejszych graczy, czy przypada 10 czy 15 gier dla dzieci, nagle by się okazało po ustaleniu tej takiej sztywnej linii, że mamy tak naprawdę na jedną grę dla poważnych graczy, mamy dwie gry dla dzieci i 13 gier dla graczy, tylko że mogą to być gracze zarówno młodzi, jak już gracze wyjadacze. O, tak to ładnie sobie ujmijmy i tym akcentem zakończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was do podjęcia tej dyskusji, bo ta dyskusja rozpoczęła się od jednego z Waszych komentarzy. Bardzo przepraszam, że nie pamiętam, które z Was to zaczęło. Musicie mi to wybaczyć, ale w tym momencie nawet nie mam dostępu do YouTube'a, aby sprawdzić, które z Was po prostu powiedziało, właśnie zaprezentowało to stanowisko i chciało usłyszeć moją opinię. Moja opinia jest taka, może wasza jest inna, może się z moją opinią zgadzacie, a może zupełnie inaczej. Zachęcam was do dyskusji, podejmijcie ją, bo naprawdę fajnie na niektóre sprawy się z wami rozmawia i widać, że naprawdę co człowiek to inne zdanie, więc zachęcam was do wejścia tak jakby w tą dyskusję. Ja na pewno wasze komentarze przeczytam. Zachęcam was także do podsyłania swoich leveli, ponieważ zabrakło już mi leveli, żeby móc stworzyć kolejne poziomy, kolejne odcinki stworzone przez was. Dlatego też moja wielka prośba, podsyłajcie poziomy stworzone przez was z seedami, tytułami oraz jeżeli nie macie ani Super Mario Makera, ani Wii U, albo jeszcze nie macie Super Mario Makera, a macie Wii U, to zachęcam was do podsyłania także poziomów stworzonych przez innych graczy, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że ten poziom został stworzony przez jakiegoś innego gracza. No i cóż, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was do komentowania i oceniania. I to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!